A w ogóle jaki jest temat tego odcinka? To jest temat, że gazety kłamią i sądy kłamią, urzędnicy kłamią, wszyscy kłamią, tylko organizacja nie kłamie. Dość długi temat tego odcinka bym <laughs> powiedział. Także witajcie drogie światusy w kolejnym odcinku, czyli będziemy mówić o kłamstwie. Kłamstwie. W ogóle ten odcinek naprawdę jest na czasie. Chociaż jest to fragment z kongresu, który Świadkowie Jehowy mieli w ubiegłym roku, to kiedy obserwujemy no, putinowską, kremlowską propagandę, to mam wrażenie, jakbym... Gdzieś to już widział. Gdzieś to już widział. I wydaje mi się, że dzięki temu, co się dzieje, to po części będziecie w stanie lepiej zrozumieć, jak działa Propaganda świadków Jehowy. No to zapraszamy. Ten odcinek jest kontynuacją, to jest druga część w zasadzie, odcinka, który kiedyś nagraliśmy, i tutaj na karcie wam się wyświetla. Zachęcamy do obejrzenia. Niekoniecznie musicie najpierw tamten obejrzeć, bo to nie jest tak, że coś tutaj wam braknie, ale warto też tamte myśli sobie zobaczyć. Ok, przejdźmy sobie do materiału. Wybraliśmy tutaj około 11 minut materiału, i teraz go wspólnie będziemy sobie omawiać. A teraz porozmawiajmy o drugim wyzwaniu o negatywnych doniesieniach medialnych na temat świadków Jechowy. Dobra zasada, której chcemy się trzymać, przysłów, 14 rozdział, werset 15. Poszukajcie, proszę. W przysłów, rozdział 14, werset 15 napisano. Naiwny wierzy każdemu słowu. Ale roztropny zastanawia się nad każdym swoim krokiem. Niektórzy wierzą wszystkiemu, co przeczytają w gazecie albo zobaczą w telewizji. A ty? Niektórzy wierzą wszystkiemu, co przeczytają w gazecie lub telewizji od Worg. Tak czy w strażnicy i w ogóle nie sprawdzają źródeł. Przecież po co mieliby sprawdzać te źródła, zresztą to też jeszcze później będzie, skoro te wszystkie inne źródła kłamią? Po co Rosjanie dzisiaj mieliby zaglądać gdzie indziej, skoro mają swoje źródło prawdy w postaci państwowej telewizji i kontrolowanych przez rząd mediów? Po co? Przecież to jest prawda, cały zachodni świat kłamie, tak samo odstępcy, Zachód, odstępcy. Ale tutaj David Splane nie ogranicza się do tego, że po prostu powie, że, żeby sprawdzić źródła. Nie, tutaj nam przedstawi wnikliwą analizę faktów, yy, które mają dowieść, że nie możemy ufać gazetom. To znaczy, my, czyli świadkowie. Czyli, no, znaczy, tak, wiecie o co chodzi. Dokładnie. Czy powinieneś? Wyobraź sobie. Kłosisz od domu do domu i spotykasz człowieka, który mówi: Wy, świadkowie Jehowy, jesteście straszni. Pozwalacie umierać swoim dzieciom. Odmawiacie leczenia. Pytasz więc go: „A czy zna pan jakiegoś świadka ichowy osobiście? Nie. To skąd Pan wie, że pozwalamy swoim dzieciom umierać i nie zgadzamy się na leczenie? Rozmówca mówi: „Z wiarygodnego źródła. Przeczytałem o tym w gazecie. Czyli to, co piszą w gazetach, musi być prawdą, tak? Niekoniecznie. Pamiętajmy. Dziennikarze gonią terminy, co sprawia, że nie zawsze mają czas albo ochotę sprawdzić fakty. Może być tak, że reporter napisał wyważony artykuł, ale później zmienił go redaktor. Może ten redaktor nie lubi świadków Jehowy, albo został wprowadzony w błąd na nasz temat. Wystarczy, że ludzie na świecie ślepo wierzą we wszystko, co czytają w gazetach, ale bracia my, bądźmy inni. Nie bądźmy naiwni. Wnikliwie analizujemy fakty. Dokładnie. Wystarczy, że ludzie w świecie wierzą we wszystko, co tam jest w gazetach. No, myślę, że gazety to takie uproszczenie i dodnosi się ten zwrot do, do różnych mediów. E, tak, tak. Bo, takich bo... tradycyjnych. No W sumie, wiesz, bardziej by miało sens, jakby ten David Splein powiedział, że wystarczy, że ludzie wierzą we wszystko, co im się wyświetli na tablicy na fejsie. To, to, to myślę, żeby bardziej odwzorowywało e, dzisiejsze czasy. I dlatego zawsze mnie śmieszy, jak z kim się nie zgadzasz, a ktoś ci mówi, to dlatego, że oglądasz telewizję. Wyłącz i włącz myślenie. Lol, Nie oglądam telewizji, nie, ale okej. Okay. Ale myślenia też nie włączasz. No dokładnie. Ja w ogóle. Okropny, wiesz? Wiem. Ale w ogóle to tak. Jeśli chodzi jeszcze o media społecznościowe, to w rozmowach z wieloma osobami da się zauważyć coś takiego że z wieloma. No, no ja przynajmniej się z tym spotkałem, że no wiesz, widziałem to i to, bo ten yy, Kazik tam, ten sąsiad, wyrzucał to na fejsa. Wiarygodne no, tak. informacji. Tak, ale wracając do Świadków wiechowych. Nie zgodziłbym się z tym określeniem, że dziennikarze gonią terminy, a Świadków tak w domyśle nie gonią. To też mieliście w rozmowie z Damianem, taką namiastkę tego, jak świadków gonią terminy, na przykład dotyczące języka hiszpańskiego, tam tłumaczenia różnych publikacji, rzeczywiście ich gonią. Natomiast ja w ogóle to, co on tutaj robi, my zrobimy odcinek na ten temat. Ja już go kiedyś chyba tak wspomniałem, ale bardzo ważne jest, żeby on się pojawił czyli to, jak świadkowie Jechowy bardzo dokładnie Tłumaczą publikacje i co oni sami na ten temat znaczy tłumaczą. Chodzi mi o źródła, o research, o to jak sprawdzają. Był taki mm. kiedyś audycję J2 broadcasting i już gdzieś tam go zaczęliśmy przygotowywać. Ale to będzie taka prawda o tym, jak, jak, jak rzeczywiście jest. Bo oni powiedzieli, że bardzo dokładnie, trzy strony wcześniej czytają, trzy strony później, żeby nic nie wyrwać z kontekstu. No, okazuje się, no. że jednak te terminy również ich gonią i z tą rzetelnością, no, bywa różnie. No. I nie tylko u dziennikarzy. Tak, mnie, mnie tak jakoś smuci trochę ten smuci. Bardzo mnie smuci ten, ten materiał. Jak dojdziemy do końca, to już w ogóle będę złożona. Znaczy, nie będę, byłam złowana, jak tutaj wybierałam fragmenty, ale mniejsza z tym, bo mam wrażenie, że on świetnie pokazuje, że cokolwiek byśmy nie powiedzieli świadkom, to to nie ma. Nie ma sensu, bo wszelkie racjonalne argumenty są, są bez sensu. W ogóle często pojawiają się takie komentarze, że dlaczego tak plujecie jadem i oczerniacie świadków? I ja nie wiem o co tu chodzi z tym, że niektórzy mają tak bardzo lubią używać tego zwrotu plucie jadem. Tak zauważyłam, że mam wrażenie, że go głównie religijne osoby używają. Mhm. Ja na przykład nie wiem, czy komuś powiedziałam, dlaczego tak plujesz jadem? Nie wiem, może macie jakieś refleksje na ten temat? Ja mam jedną Takiej był dowcip o teściowej, że jej się, się kazał. Ten mówi pluj, do teściowej, mówi plójne. No, a ona dlaczego? Bo się kazał lekarz smarować jaden brzmi. No to takie są so 2000 ten. Znaczy, o, że tak. przed 10 lat dowcip, ale ten. No i dobra, i pytam się takie osoby, dlaczego tak sądzi? No i ona mówi: No bo kłamiecie. No to biorę pełno argumentów, linki do, do strażnicy, do tego, do tamtego. I. I za to słyszę, że no, ale gazety to mogą kłamać. Ja się zapytam znajomych świadków, czy to prawda. To znaczy a, tak. Tak, i najczęściej to pisze świadek Jechowy, który w komentarzu pisze: Nie jestem świadkiem. A potem używa słownictwa. Nie jestem świadkiem, który, ale który ale który to jest prostu... szatański świat was wciągnął. Tak, dokładnie. A w ogóle, nie wiem, czy ty masz też takie wrażenie, że tutaj świadkowie trochę, bo to był rok 2021, pewnie nagrywali i tworzyli to jeszcze wcześniej. Trochę nakręcili na siebie bad, bo tutaj bardzo krytykują tradycyjne media, żeby ich nie słuchać, no bo są wiadomo niewiarygodne, ale jakby nie dali alternatywy, więc świadkowie poszli właśnie w stronę takich alternatywek, że tak to nazwę. I potem się świadkowie musieli co każde sprawozdanie miesięczne przypominać, żeby się dobrowolnie szczepić, bo jakoś świadkowie uwierzyli, że telewizja i gazety kłamią również pod tym względem, i ciało kierownicze miało problem, jak tu zachęcić owieczki do szczepienia. No tak. Natomiast jest jeszcze ciekawa rzecz o takim pewnym zabiegu, który tu zastosowali w związku z tym przekładem dotyczącym krwi: krwi że tak. pozwala Ci umierać dzieciom. Tutaj przyszła, przyszła studentka prawa. Przepraszam, Prawo. Z, prawa, nie. To student, <noise> jestem studentką prawa i jem mięsa. E, dobra, nie przyszła studentka psychologii. To jest metoda inokulacji. I tu chodzi o to, że podajemy jakiś argument, kontrargument, przeciwnej strony, znaczy argument, ale on jest łatwy do obalenia. I z punktu widzenia świadków, powiedzenie, że, że ktoś nam zarzucił, nam świadkom, że nie przyjmujemy krwi i dzieci umierają, mm, dla świadków to jest łatwy argument do obalenia, na głoszeniu. No, bo nawet jeśli ty raz, że, że zaraz tu wyskoczą z wszystkimi alternatywnymi metodami, no to wierzę, że te dzieci czy tam osoby nie umierają na próżno, bo zyskują życie wieczne, i dzięki temu argument został obalony. Tak. No i późniejsze, trudniejsze do obalenia argumenty już, już jakby. Nie wymagają tyle wysiłku tak. po prostu. Natomiast to warte też podkreślenia, że rzeczywistość w głowie świadka, nawet jeżeli by takie dziecko umarło w wyniku odmowy transfuzji krwi, ta ich rzeczywistość tak nie wygląda. Ono nie umarło z powodu odmowy transfuzji krwi, ono zachowało neutralność. Ono wygrało. To jest inne pojmowanie świata. Tak jak przecież nie ma wojny w Ukrainie, tylko Kreml mówi, że to jest specjalna operacja, i tak naprawdę tam jest wyzwolenie. Rozumiecie, podobny poziom przekształcenia rzeczywistości. Ale jedźmy dalej. Tak, jak już wiemy, że gazety są złe, to jeszcze są programy w telewizji też złe. Czasem w telewizji emitowany jest jakiś program o świadkach Jechowy. Zdarzają się programy wyważone i rzetelne, ale wiele, a nawet powiedziałbym, że większość, takimi nie jest. W takich sytuacjach często punktem wyjścia dla producentów jest negatywna opinia o świadkach Jechowy, do której dobiera się informacje wynikające z uprzedzeń. Do kogo więc się zwracają? Do odstępców i duchownych. Ci wskazują im, kogo zaprosić do wywiadów. I dobrze wiemy, co ci ludzie powiedzą. Tuż przed emisją mogą poprosić braci o komentarz, żeby stworzyć pozory bezstronności, ale cały materiał nie był przygotowany, żeby być bezstronny. Z założenia miał być niesprawiedliwy. Miał na celu oczernienie Świadków Jehowy. Ale podłe są te media. Wszyscy, wszyscy są podli, w ogóle cały świat jest podły. Ogólnoświatowy spisek wymierzony przeciwko Świadkom Jehowy po to, żeby tylko no, im zaszkodzić. Argument kolejny od świadków, że no, jeżeli już jest jakiś program, to się zaprasza odstępców i ich przeciwników. Odstępców, dlatego że inaczej. Jakikolwiek by materiał nie, pod, nie powstawał, to nawet kiedy media próbują zapytać świadków o zdanie albo o to, żeby wystąpili w jakimś programie i wypowiedzieli się na ten temat. To świadkowie Jehowy bardzo grzecznie odmawiają. Oni nie chcą brać udziału w ogóle w takich. Albo odsyłają no tam na stronę, żeby się w zakładce dla mediów skontaktować. No i tam już rzecznik albo to zb... 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 zbywa. Zbywa jednym zdaniem, albo ten nie. Tak więc oni. Co to za argument, jeżeli nie chcą się. nie chcą w tym uczestniczyć. I. Jakby on tutaj próbuje pokazać, że to, to odstępcy już tutaj to planują, tak jakby działania, kogo masz zaprosić, z kim porozmawiać i, i wszystko jest wymierzone w świadków. I nawet jak te media, one poproszą o komentarz, to, to i tak materiał od razu z góry jest skazany po to, żeby świadków ośmieszyć w jakiś sposób. Nie wiem, nie wiem. Znaczy, wiesz co, ja wam na przykład chętnie, w ogóle tutaj mam taką myśl, że. No dobra, bo my mamy kanał, no to można powiedzieć, że w jakiś sposób jesteśmy oso osobami publicznymi, ale przecież były wy wywiady z osobami ze z byłymi świadkami, które w żaden sposób już się jakby nie angażują w to. To po prostu zwykła osoba, która była kiedyś świadkiem jechowy. I taki zwykły świadek z ulicy, on nie może wystąpić. Choćby mm. nawet chciał, to, to nie może. A ja bym na przykład. Jak, tak jak nagrywamy rozmowy z byłymi świadkami. Dlaczego w sumie? Nie tak sobie teraz myślę. Niech opowie, dlaczego został świadkiem, co go tam trzyma. Może nawet nie będziemy za bardzo wy, wypytywać jakichś o niewygodne argumenty. No ale on nie może tego zrobić, no, bo nie, no, by go wykluczyli za to, że rozmawia z odstępcami. No, no, no i... Słuchajcie, zaproszenie jest otwarte. A jeszcze w ogóle yy, przypomniałam się stacja ateizm, nie? Tam chyba były takie debaty, że był ktoś od strony jakby ateistycznej, i nie wiem, no czy tak. ksiądz, czy ktoś po prostu. No, ksiądz bańka. Tak, tak. I, I było to tak fajnie rozwiązane. Nie oglądałam całego razem Ale było tak, że jedna osoba mówi swoje argumenty, druga, potem pytanie były chyba od publiczności, nikt tam się nie pozabijał, nikt się nie poobrażał. Znaczy, da się oczywiście dyskutować na poziomie jak najbardziej. I, i taki poziom dyskusji uważam za jakiś sensowny i jakby pożądany, natomiast. W przypadku tutaj świadków, jakby on nie ma sensu pod tym kątem, że co byś nie powiedział, to zawsze kłamiesz, bo nie jesteś świadkiem. Odstępcy zawsze kłamią. Zresztą całe to przemówienie, ono to podkreśla i oprócz odstępców, to jeszcze kłamią media i my jesteśmy w zmowie z mediami. No, widzicie, tak to, tak to wygląda. No cóż, dobra. Uczciwie trzeba przyznać, że niektóre redakcje rzetelnie dbają o to, żeby zaprezentować punkt widzenia obu stron. I nawet nie boją się krytyki za to, że ukazują świadków Jehowy w dobrym świetle. Ale gdy w gazecie napiszą o nas coś pozytywnego, to zaraz spływają skargi od innych religii. Nasi parafianie są wzburzeni, kupują waszą gazetę i nie lubią czytać pozytywnych rzeczy o świadkach Jehowy. Przesłanie jest jasne: jak to się powtórzy to stracicie czytelników. Normalnie mhm. czytelnicy szantażują, nie? No tak. No i mieliśmy niedawno przykład pozytywnego artykułu o Świadkach Jehowy, Ekspres Bydgoski, napisany przez panią Martę Mikołajską. Możesz wyś wyświetlić na, na ekranie fragment. Oczywiście to dotyczyło tego, że Świadkowie Jehowy pomagają przy granicy. I... No i super, pięknie, ale są tam same pochwały. Czyli obiektywny artykuł według świadków to jest ten, którym się świadków chwali. Tak, tak. A ten, którym się przedstawia, no to wiesz, no ja jestem nieobiektywna oceniając nasze materiały, ale wydaje mi się, że nawet ten, co my zrobiliśmy, to jednak tam część odcinka jest pochwalona chwaleniu ich działania, chwaleniu pewnych procedur, tego, że ta pomoc będzie zorganizowana i długofalowa, i może gdyby podzielili się pewnymi procedurami, Zresztą, to by też ta, ta praca sprawniej szła, i to jest naprawdę godne pochwały. No tak, ale to też są kłamstwa, co ja mówię teraz. Tak, czyli artykuł obiektywno świadkach Jehowy przedstawia ich w pozytywnym świetle, a zmanipulowany materiał w negatywnym. Dla mnie, obiektywizm to coś innego. To raczej pokazanie dwóch stron medalu. Tak, ja na przykład mogę wymienić Wam trzy wady Edwina, gdybyście chcieli, Dalej, ale i tak nie Ale teraz. <laughs> nie będziesz mówić o tych wadach moich? Nie będę. Nie wyciszyłem dobrze. <laughs> Widzicie, jaki to jest szantaż? Dobra, ta Sara czasami się po prostu nie słucha. Dobrze, czyli teraz. Um... Teraz będą urzędnicy. Teraz będą urzędnicy, czyli kolejna grupa, która zmówiła się przeciwko świadkom Jehowy. Bardzo trzeba im współczuć To jest masakra, bo to jest spisek Zobacz, to jest tak jak z sankcjami teraz na Rosję Totalnie tak samo Cały świat się zmówił po to, żeby tych biednych Rosjan tak. Prześladować Zostańcie z nami do końca, będzie fragment wiadomości Z Norwegii, ze świata Co tam się dzieje, mówimy troszkę To nic nowego, że słudzy Jehowy Są celem złośliwych Oszczerczych kampanii Przypomnijmy sobie czasy Królowej Estery Niegodziwy Haman przekazał wypaczone informacje królowi Asferusowi. Żydzi nie przestrzegają naszych praw, są zagrożeniem dla społeczeństwa. Czy Asferus sprawdził fakty? Czy zażądał dowodów? Nie. Asferus był łatwowierny i dał się zwieść Hamanowi. Dzisiaj nie brakuje współczesnych Hamanów, którzy wykorzystują tę samą taktykę. Niektórzy urzędnicy dali im się nabrać, dali wiarę oszczerczym oskarżeniom odstępców. Gdyby tylko poświęcili trochę czasu na zweryfikowanie faktów, to przejrzeliby te kłamstwa. Bracia, wystarczy, że urzędnicy dają wiarę fałszywym doniesieniom. Wy nie bądźcie do nich podobni. Czy słyszeliście kiedyś określenie osądzeni przez media? To odbywa się tak. Ktoś zostaje oskarżony o przestępstwo, sprawa jest szeroko nagłaśniana w środkach masowego przekazu, które przedstawiają ją tak, że wszyscy sądzą, że ten ktoś jest winny. Oczywiście, żeby uniknąć procesów o zniesławienie lub pomówienie, w tych doniesieniach używa się starannie dobranego języka, ale trzeba rozumieć, co on oznacza. Warto pamiętać o pewnej zasadzie. Hioba, rozdział 12, werset 11. To zdumiewające, ile w tym przemówieniu przytaczamy zasad z Księgi Hioba. W rozdziale 12, wersecie 11, Hiob mówi tak. Czy ucho nie bada słów, tak jak język bada smak jedzenia? Czy ucho nie bada słów? Co to znaczy? Czy to znaczy, że jak się dowiadujemy, że w telewizji wystąpią odstępcy, to powinniśmy zobaczyć, czy będą mówić prawdę? Nie. Chodzi o zastanowienie się, kto jest źródłem tych informacji. Jeśli źródłem są odstępcy, to z jakiego powodu mamy w to wierzyć? Pomyślcie o tym tak. Macie na półce butelkę z napisem trucizna. Czy musicie ją otworzyć i sobie łyknąć, żeby się przekonać, czy to naprawdę trucizna? Lepiej zaufać etykiecie. Dlaczego ciało kierownicze tak nas oczernia i pluje na nas jadem? Ja bym ten fragment, który on przeczytał, zupełnie inaczej zrozumiał. Czy żucho nie bada słów, które słyszę? No to jeżeli on mówi, że ci kłamią, czyli ci, czyli my, czyli odstępcy, czy nie warto by było sprawdzić tych słów, nie zbadać to, czy on mówi prawdę? Mhm. bo przecież być może to, co on mówi jest nieobiektywne. Być może, ale ale wiesz wystarczy już wiemy mhm. już, że Urzędnicy dają wyraz fałszywym doniesieniom. I bądźcie tak. tacy jak oni? Gazety też, też piszą fałsz, telewizja, no i wiadomo, są to też odstępcy, którzy kłamią. No, cały świat się, się spiał, żeby tym świadkom dokuczyć biednym. Czy no, istnieje jakiekolwiek źródło informacji poza JW.org, które przekazuje obiektywną informację na temat świadków wiechowy No, otóż nie. Otóż nie, według świadków wiechowych jest to jedyne źródło informacji. Dołączcie sobie do tego, jeżeli jesteś świadkiem, to dołącz sobie to, że ty nie możesz zgłębiać informacji na temat świadków z innych źródeł. Zresztą, jak widzicie w tym przemówieniu jesteś do tego bardzo skutecznie zniechęcany. Jeżeli to są materiały odstępców, to jesteś totalnie, mówione ci jest, że to jest trucizna, która cię po prostu zabije. Kontrola informacji to jest coś, co wielkimi drukowanymi literami krzyczy: To jest totalitarna grupa destrukcyjna. Jasne świadkowie może nie są e, tak, tak bardzo destrukcyjni jak inne grupy, ale jednak wystarczająco dużo punkcików odhaczają, by stamtąd uciekać. Tak jest. Widzicie to również w informacjach związanych z tym, co pokazuje się na przykład w Rosji. Jakie informacje docierają do mieszkańców Rosji, a jakie docierają do tego zachodniego złego świata. To na podobnej zasadzie działa. Bardzo podobne. Wręcz gdybyśmy ten odcinek nagrywali, nie wiem, 3-4 miesiące temu, to, to więcej trzeba by było tłumaczyć tych mechanizmów, ale dzisiaj, dzisiaj to doskonale rozumiecie. Już nie będę wspominał o TVP w Polsce, ale, ale tam na, na, na ten temat, tak? On tutaj powiedział, że Asferus nie sprawdził faktów, nie? Ale przecież odstępcy na przykład, ale nie tylko, przedstawiają konkretne. Fakty często posługują się materiałami pochodzącymi prosto z, z, od świadków Jehowy, ale oni kłamią. No i teraz mamy piękny przykład z Norwegii: świeżutki, bo w Norwegii fundusz kościelny pozwalał, pozwala na coś takiego, że jakby za każdego członka należącego do takiego związku wyznaniowego czy kościoła dostaje się pieniążki. No i na przykład w zeszłym roku organizacja świadków Jehowy dostała tych pieniążków sporo, bo 15 milionów koron, co jest. Ponad półtora miliona dolarów. No i się zrobił smuteczek, bo w tym roku im cofnięto to dofinansowanie, ponieważ stwierdzono, że jakby ostracyzm, czyli zakaz kontaktowania się z byłymi członkami, no to jednak jest bardzo niefajny i to te pieniążki wam się nie należą. Tak wiem, że niektórzy nie lubią, jak się mówi, pieniążki, mówię to specjalnie. No i co? No i świadkowie się odwołali, bo decyzję cofnięto. Znaczy, tą decyzję, że mogą dostawać tak, takie dofinansowanie. I napisali w ogóle list. W ogóle chyba z 2000, 2000 świadków Jehowy napisało listy do tego ministerstwa, rodziny czy czegoś tam, że to jest cudownie, zajebiście być świadkiem Jehowy. Aha, czyli kolejna kampania taka. O, oni to się, się tak. nie mieszają do sprawy świata. Ej, w ogóle najlepszy to. Ja wiem, że teraz będzie pełno dygresji, ale mam takie smaczki. Ej, jakiś tam rzecznik świadków Jehowy w USA. Powiedział, że no y, świadkowie bardzo współpracują z rządami. Jak na przykład było, żeby się nie spotykać, bo COVID, no to się nie spotykali. Jak teraz mają być zebrania i na początku jeszcze, że maseczki, będzie trzeba maseczki, to będą te zebrania w maseczkach. No nie, bo przecież oni ściśle współpracują z rządami. Tymczasem y, rząd Norwegii mówi, no, he hello, nie należą wam się te pieniądze z funduszu kościelnego. Świadkowie, co? Albo Putin, Putin wtedy co parę lat temu było, zabronił, tam była jak ta akcja, że też listy pisali do Putina. Z całego świata. Z całego świata listy. Nawet w Polsce pisali listy do Putina. No dobra. No i wracając do tego. Co tam napisali? Tak, odwołują się, no i napisali, że po pierwsze w ogóle to, to wcale nie jest tak, że jak ktoś ma 15 lat i został wykluczony, a był po chrzcie, wiadomo, to on nie ma kontaktu z ludźmi ze świata, przecież mógł sobie nawiązać kontakty z rówieśnikami, z sąsiadami. Co w sensie, to w ogóle... że nie będzie odczuwał tych zmian, że, że zbór z nim zrywa kontakt, to przecież nie będzie taki samotny, bo on sobie nawiązał relacje gdzie indziej. E, tak, i że oni jako organizacja w żadnym wypadku nie zachęcają do tego, żeby zrywać kontakty z wykluczonymi, że to, że ktoś tam nie wiem, nie będzie chodził z kimś na obiad, na kawę, nie będzie rozmawiał, to jest tylko i wyłącznie decyzja takiej osoby. Po czym tu pięknie wjeżdża wam slajdy ze strasznicy z 2012 roku, w którym mowa, że e, wprost, że e, odcieli się totalnie na przykład od jakiegoś tam swojego brata, syna, i dzięki temu on po iluś latach wrócił. E, no bo oni się od niego odcięli. I zresztą jak oglądacie ma nasze materiały. To macie wiele przykładów tego, jak to te kontakty są naprawdę zerwane. Tutaj, na przykład, zalinkujemy, jest ten materiał, co omawiamy, że matka z, z synem chciała rozmawiać, ale syn nie, syn nie chciał wrócić, więc ona została pionierką i mam nadzieję, że z tym końcu wróci, ale lata mijają, się nie odzywają. No i teraz, po tym wszystkim, co tu powiedziałam, jest ostateczne pytanie. David Splain przez cały ten materiał mówi, że odstępcy, gazety, media, urzędnicy kłamią. Tymczasem sami y, chcą z Norwegii brać pieniążki y, i w ten sposób, i, i mówią, że oni nie każą zrywać kontaktu z wykluczonymi. Kto tu kłamie? No my, no przecież jest to oczywiste. Sami w swojej strażnicy dają materiały, że, że nakazują te kontakty zrywać. No. no tak, tylko że ta sprawa z Norwegii, bo tych spraw się toczy coraz więcej i, i tak dalej. Ale. Ciekawe, kiedy w Polsce się zacznie, bo już Hol Holandia zaczęła przeprowadzać swoje śledztwo. Jest piękne zdanie, po prostu cudowne. Ale to nie mówmy to na fanpage'u, na, fanpage na, tak, na, na fanpage Facebooku jest na ten temat post, na, czy na fanpage'u Światusy. Ale zobacz, z perspektywy widzenia takiego świadka Jehowy, który za bardzo się nie będzie zapoznawał z pismem, do, które tam było wysyłane z tym uzasadnieniem, odwołaniem się od tego wyroku, to my teraz mówiąc, że oni tak powiedzieli, świadkowie tak napisali, że kłamią w tym, że mówią, że nie trzeba zrywać kontaktów, to taki świadek od razu będzie uważał, że to my kłamiemy. Bo Davis Paine, czyli ten jeden z ich papieży, mówi, że odstępcy kłamią, bo to ciało kierownicze mówi, że my kłamiemy. Nie musisz pić trucizny, żeby się przekonać, że to jest trujące. No niby logiczny przykład. A jakbym powiedziała, że David Splane jest super gościem i uwielbiam go, kocham, y, chcę się z nim przespać y, i ma zawsze rację, to też by było kłamstwo w takim razie, skoro zawsze kłamy? Nie wiem, trochę to bez sensu Sara. No okazać? przepraszam, poniosło mnie. No dokładnie. Więc y, to, to jedna rzecz, że świadek nie będzie się za, zagłębiał w to, bo nawet nie powinien sprawdzać źródła tego, co my mówimy, bo my jesteśmy odstępcami, więc na pewno kłamiemy. A ufać musi. Ciału kierowniczemu, bo ono zawsze mówi prawdę. My mówiąc, że świadkowie kłamią, i nawet pokazując dowody na to, to my startujemy z pozycji takiej trucizny, i nawet tego nie powinni świadkowie oglądać. Przyjrzyjmy się jeszcze innemu sposobowi badania słów. Chodzi o zwracanie uwagi na znaczenie słów. Powiedzieliśmy już, że doniesienia medialne są często konstruowane tak, żeby uniknąć pozwów sądowych. Wyobraźmy więc sobie informację o tym, że ktoś został oskarżony o przestępstwo albo że w jego sprawie toczy się śledztwo. Padają takie terminy: oskarżony i śledztwo. To wcale nie znaczy, że ten ktoś jest winny. Albo ktoś został skazany i trafił do więzienia. Tak na przykład było z naszymi młodymi braćmi w Korei. Skazywano ich i więziono. Za jakie przestępstwo? Odmawiali zabijania. Czy zrobili coś złego? Albo gdy ktoś zostaje uznany przez ludzi za winnego, jak Jezus, to wcale nie musi znaczyć, że jest winny w oczach Boga. Dlatego, bracia, trzeba dobrze rozumieć ten język. Możemy przeczytać, że jakaś osoba albo organizacja została pozwana i że doszło do zawarcia ugody. Czy jej zawarcie oznacza przyznanie się do winy? Niekoniecznie. W wielu krajach werdykt w procesie często wydaje ława przysięgłych. A kto w niej zasiada? Zwykli obywatele bez prawniczego wykształcenia. Co więcej, ci zwykli obywatele nie zawsze mają dostęp do wszystkich faktów, ponieważ sędzia i prawnicy decydują, jakie fakty im wyjawić, więc jest mało prawdopodobne, że w sądzie wyjdzie na jaw cała prawda. Często chyba jest tak, że żadna ze stron nie chce żeby w sądzie wychodziła na jaw cała prawda. Zdarza się, że prawnicy celowo zatajają pewne informacje, które przedstawiają ich klientów w złym świetle. W dodatku sędziowie przysięgli żywią takie same uprzedzenia jak wszyscy inni i dlatego nie zawsze potrafią zachować bezstronność. Opowiem Wam autentyczne zdarzenie. Jakiś czas temu pewien prawnik opowiedział mi o sprawie, w której brał udział. Ktoś oskarżył lekarza o błąd w sztuce lekarskiej. Powołano ławę przysięgłych. Na rozprawie dowody świadczyły, że lekarz faktycznie popełnił błąd. Ale mimo to przysięgli nie przyznali pacjentowi ani centa. Prawnik był zdumiony, więc po procesie poprosił dwie przysięgłe, proszę mi powiedzieć, które dowody ława uznała za niewiarygodne. Ławniczki odpowiedziały: Och, nawet ich nie analizowałyśmy. Lekarz był przystojny i nie chciałyśmy, żeby musiał płacić odszkodowanie. Nic dziwnego, że wielu prawników woli zawrzeć ugodę, niż oddać sprawę pod osąd takich myślicieli. Co trzeba im przyznać, to że sobie pięknie szykują grunt, bo już kolejne kraje się przynajmniej w Europie za nie biorą, a oni tutaj pięknie podają, że no przecież jak na przykład nasi bracia są sądzeni za odmowę służby wojskowej, to jest coś złego. No przecież i przecież nie chcą zabijać. Tak, no, no i potem się świadkom robi takie skojarzenie, i potem będzie, że gdzieś tam świadkowie zostali oskarżeni. Tak jak na przykład ostatnio w Chicago, Illinois przegrało dwóch starszych sprawę za to, że źle postąpili w przypadku ukrywania pedofilii. No, i co? i będzie gdzieś tam artykuł, że świadkowie zostali yy, oskarżeni i przegrali sprawę, a, a świadkowie oglądając to, no, nie, no, no, nie, no na pewno tak nie było, nie znamy wszystkich faktów. Może nie byli tacy przystojni. Tak, no, rzeczywiście tutaj jest tak zestawione z tymi, z tymi ławnikami, którzy w ogóle się na tym nie znają i wydają wyroki i decydują o. W ogóle są bez wykształcenia prawniczego. No ja, ja, ja nie wiem, to, to, to tak jakby na komitecie sądowniczym siedziały też osoby bez wykształcenia. No, to taka dygresja mała. Ale nie, tam ci przecież są kierowani Duchem, duchem Bożych, Duchu na nich spływa i oni wiedzą, czy ktoś jest winny, czy niewinny. No ale zobacz, tutaj mamy, oni, oni próbują pokazać taką rzecz, że nawet kiedy się tych świadków tam gdzieś gdzieś okaże się, że no, przegraliśmy w sądzie, to przecież to nie znaczy, że, że my jesteśmy winni. bo my są jak Jezus. Tak, w, wcześniej jeszcze tak pominęliśmy to myśl, on nawiązywał, że osądzeni przez media, bo się dobiera odpowiednio słowa, że jest oskarżony i. No i tam jeszcze wcześniej już nie pamiętam, ale, ale to sugeruje ludziom, którzy to oglądają, że no już jest ktoś winny, bo jest oskarżony, a oni przecież, no może się to zdarza, że takie procesy będą. Ale to nie znaczy, że za oni są winni, więc oni zawierają ugody. A ugody zawierają dlatego, żeby po prostu nie wyszło wszystko na jaw, żeby się za bardzo tam nikt nie czepiał i. A prawda jest taka, żeby, żeby chyba głównie nie wyszły pewne fakty. W ogóle, no tutaj on powiedział ten. Opowiem wam autentyczne zdarzenie, no po prostu od, od razu wiarygodność poziom milion i może faktycznie rozmawiał z takim prawnikiem, no ale tych. Przykładów za czymś konkretnych, konkretnych argumentów mamy tu wyjątkowo mało w tym całym przemówieniu. Nie wiem, jak, jakaś sygnatura sprawy może i nie nazwisko, no chyba że wszystko tajne i ten, ten prawnik złamał tajemnicę prawniczą, mówiąc coś takiego. Nie wiem, jak to działa. I też mam wrażenie, że tutaj on opowiada to typowo pod y, amerykańskich świadków, ich amerykański system sądownictwa. Y, no tu w Polsce jednak to troszkę inaczej działa. Nawet troszkę. Bardziej. Troszkę bardzo, znaczy w Polsce, w Europie przed, przede wszystkim. I mam nadzieję, że, że kolejne kraje też, też, mam nadzieję, że kiedyś i w Polsce przyjdzie pora na to, żeby, żeby rozprawić się z kwestią ostracyzmu. No, jak im prawnie zakażę, no to się oczywiście okaże, że to wszystko było zmanipulowane i oni poszli na ugodę tylko dlatego, że chcą być jak Jezus. Czyli. No, Jezus przecież też był sądzony przez świecki sąd. I co? I go skazano. Skazano Jezusa. I jak świadków, jak ich każą za coś, jest jakaś sprawa, toczy się za, nie wiem, ukrywanie do, do dokumentacji z pedofilią na przykład, to, to dlatego, że oni są jak Jezus. I na szczęście Jezus dał im odpowiedni przykład, mhm. że mogą iść i się podłożyć. I oni są tacy szlachetni. Natomiast, tak, natomiast jak jesteś świadkiem, to bardzo często, na przykład podczas takich zgromadzeń, podczas jakichś przemówień, możesz usłyszeć um, takie przykłady, że oni są, że odbywają się sprawy w sądzie, bo są świadkowi oskarżeni, no i że znowu dowiedli swojej, tam, że znowu zwyciężyli przed sądami. Już nie pamiętam nawet tego takiego zwrotu, który się przy tym często pojawia. Ale bardzo często powołują się na to, jak to wygrali jakąś sprawę, że ktoś ich oskarżył, a im udało się tę sprawę wygrać, I że znowu tutaj przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka to wygrali, że tamto i tak dalej, i bardzo się tym chwalą. Natomiast jak przychodzi co do czego, jak nie wygrają jakiejś sprawy. Albo zawrą przy... ugodę. Albo zawrą ugodę, to raczej, raczej nie mówmy o tym. Znaczy, to swoją drogą jest zrozumiałe, no bo kto by chciał nagłaśniać swoje porażki. Szczególnie taka totalitarna grupa Świadkowie Jehowy, gdzie w takim wypadku ich idealny obraz mógłby się bardzo roztrzaskać. Ale, ale warto to podkreślić, że tutaj mamy znowu przedstawianie wybiórczych informacji, takich, które mają dotrzeć do świadków i budować odpowiednią narrację. No dobra, to będzie jeszcze coś, czy nie będzie? Ale ktoś powie: Ja nie wierzę w ugody sądowe, wierzę w sprawiedliwość i prawdę. Odpowiedzmy więc na pytania, czy jest coś niewłaściwego w zawarciu ugody zanim sprawa trafi przed sąd? I czy to jest zgodne z Biblią? Niech na te pytania odpowie Jezus. Otwórzmy Mateusza, rozdział 5, wersety 25 i 26. Ciekawe, że Jezus uznał za stosowne o tym wspomnieć, mimo że miał do przekazania wiele ważniejszych nauk. Mateusza rozdział 5, versety 25 i 26. Szybko ureguluj sprawy z tym, kto chce się z tobą sądzić. Zrób to, zanim jeszcze dojdziecie do sądu, żeby czasem twój przeciwnik nie przekazał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi sądowemu. I żebyś nie został wtrącony do więzienia, bo zapewniam cię, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie spłacisz całego długu. To ciekawe. Pomyślmy o prawie mojżeszowym. Czy przewidywało ono wtrącenie kogoś do więzienia za niespłacenie długu? Nie było takiego przepisu. Niewypłacalny dłużnik lub członek jego rodziny musiał odpracować dług. Więc gdy Jezus mówił o więzieniu i sędzi, to musiał się odnosić do tego, co by zrobił sędzia niebędący Żydem. Niekoniecznie można się było od niego spodziewać sprawiedliwości. Dlaczego mógłby on skazać naszego brata? Może druga strona zapłaciła mu pod stołem. Albo może kierował się uprzedzeniami rasowymi lub religijnymi. Zwróćmy uwagę, że Jezus nie radził iść na ugodę tylko wtedy, gdy się jest winnym. Dlatego, bracia, nie bądźcie naiwni. Nie wierzcie we wszystko, co czytacie. Oficjalne doniesienie prasowe nie musi automatycznie być prawdziwe. A artykuł redakcyjny to po prostu czyjaś opinia i autor może się mylić. Producenci telewizyjni mogą się kierować własnymi motywami, uprzedzeniami i poglądami. Pierdziela, on się... On... To jest samo zaoranie, bym tak powiedział, ale wróćmy najpierw do tego przykładu. Cieszmy się, że Jezus miał tyle czasu, żeby przygotować. Nie, on miał tyle ważnych spraw, ale jednak pamiętał, pamiętał jednak, o tym, że będą musieli płacić tutaj ugody świadkowie Jehowy w XXI wieku. No, bardzo dziękujmy za to Jezusowi, że się pochylił nad kwestią tego, jak świadkowie Jehowy w dzisiejszych czasach będą musieli załatwiać pewne sprawy. Ja bym tutaj troszkę inaczej ten przykład jednak zrozumiał. No ja zawsze go w ogóle będąc świadkiem tak interpretowałam, żeby raczej nie kłócić się z, z kimś, tylko załatwiać sprawy szybko ogólnie, nie? nie żeby to tak nie. nie, nie było jak jakiś wyrzut, który. No tak, ale wiesz, co, cofnę jeszcze na chwilę. He? Szybko ureguluj sprawy z tym, kto chce się z tobą sądzić. Zrób to, zanim jeszcze dojdziecie do sądu, żeby czasem twój przeciwnik nie przekazał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi sądowemu, i żebyś nie został wtrącony do więzienia. Bo zapewniam cię, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie spłacisz całego długu. Ja bym to tak bardziej interpretował jako taką radę dla ciała kierowniczego, jak mają postępować dzisiaj. Słuchajcie, no sprawa przegrana i trzeba zapłacić. Wasze procedury doprowadziły do tego, że ta osoba została skrzywdzona. I tutaj Jezus im dał wspaniałą radę, ale nie chcą jej słuchać. A ponoć tak bardzo się sto stosują do Biblii. Nie, no w końcu zabierają ugody, ale ich owieczki mają myśleć, że to, to dlatego, że oni są jakby szlachetniejsi. Mhm. A nie dlatego, że po prostu no jakby dalej walczyli, to by coraz więcej rzeczy wyszło na, na jaw. No ale zobacz, w ogóle zobacz, jakie to perfidne jest mówienie tak, bracia, nie wierzcie we wszystko, co czytacie. Ale to się nie odnosi do tego, co, no, czy, co tak. czytacie, co słyszycie, ale to się nie odnosi do tego, co oni mówią, do tego, co jest napisane w Strażnicy, do tego, co jest napisane na stronie Odwork. Nie. To się odnosi tylko do tego, co my mówimy, ci, co nie są świadkami, do tego, co piszą gazety, do tego, co piszą inni ludzie na temat świadków, jechowy w różnych mediach. Wiesz, no, no, różne. To, te argumenty to jest właśnie to, to ciekawe, że te argumenty są podał, że ktoś mógł się kierować jakimiś uprzedzeniami, albo mu się nie chciało, albo był zapracowany, albo po prostu zrobił błąd. No to niestety tak jest. I, i na przykład uważam, że to, że, że teraz wiele portali wciąż bazuje na clickbaitach w czasach wojny, to jest żałosne. Mm, bo, bo to i mam wrażenie, że te clickbaity to są coraz gorsze, bo, no bo się przyzwyczajamy do sytuacji. Yy, I zaraz po prostu już będzie masakra. Mm. No tak, ale. Ale no właśnie, ja też mogę powiedzieć, a skąd ja wiem, czy ten David Plain wszystko sprawdził? Czy nie wymyślił sobie tego? adwokata. Czy, czy mnie nie kłamie, mówiąc o tym, że ugodę to zawierają tylko z takich powodów? Czy sobie nie walną tam, nie wiem, jakiegoś szota i nie mówi tego pijany i no, jest, odpowiada wiesz, za swoje On słowa. zasugerował, że nawet jak zawierają ugodę, to dlatego, żeby mieć spokój, bo przecież niekoniecznie oni są winni, przecież ugody się zawiera jako. Niewinny. W ogóle, w ogóle, jak się przed ssądy stawiony, to dlatego, że jesteś niewinny. Ka każdy, każdy jakiś przestępcy tak mówi, ja to jest to będzie widdy. No, tak, ale w, w ich przypadku to ja bym. Nie wiem, no, to jest taka manipulacja naprawdę na wysokim poziomie. Naprawdę mm. na wysokim poziomie. Dzisiaj ją dostrzegamy. Jak byliśmy świadkami, to, to nie widzieliśmy tego zupełnie. To może być też taką. Takim wyjaśnieniem, dlaczego, dlaczego, no, bo często się tam niektórzy pytają: A, dlaczego tam poszli do świadków? No, albo dlaczego dopiero po takim czasie odeszliście? Dlatego, że się tego nie widzi. Ty naprawdę wierzysz w tę rzeczywistość, którą oni kreują. Oni tworzą świat, który wygląda zupełnie inaczej niż świat, który. To jest Matrix. Tak, i, i wierzy. I... Powtarza ci się, że wszyscy dookoła chcą ci zrobić krzywdę. Zobaczcie, w tym przemówieniu. To na całym świecie świadkowie Jehowy tego słuchali. Tam w iluś set językach. I każdy słyszał to samo, że gazety kłamią o świadkach. Są uprzedzone. Nie lubią. Prawnicy, kłamią o świadkach. Biorą są uprzedzenie łapówka. biorą łapówki Sędzie, Ta, sędziowie. sędziowie biorą łapówki pod stołem. Bo przecież yy, są też uprzedzeni. Nie można im wierzyć. Telewizja robi się programy po to, żeby ośmieszyć świadków, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy mówili się po to, żeby im zaszkodzić. Jakby nie mamy ważniejszych problemów w życiu. Mm. E, ja podsumowanie tego na końcu, bo tutaj ten, ten wykład, to przemówienie składało się z tej pierwszej części, w której się skupię na odstępcach, i w drugiej części, z której się właśnie skupię na gazetach, mediach i e, sądach. No to to podsumowuje I ja już to bo to było znowu podsumowanie tego wszystkiego, co my tu już mówiliśmy. czyli wiadomo, odstępcy to trucizna, wszyscy się są uprzedzeni, biorą łapówki, kłamią i to, co Edwin powiedział. No i to jest trochę Matrix, bo na koniec on wspomina o Berejczykach. Berejczykach, który jest taki znany, frag, nam przynajmniej jest znany frag, cytat, że Berejczycy dokładnie sprawdzali, jak się miały pisma. I właśnie oni tutaj, on to zinterpretował tak, że nie, że świadkowie mają dokładnie sprawdzać, czy jakieś źródło informacji jest ok, czy tam na pewno o to chodziło. Nie, mają się kierować tylko Biblią i cokolwiek im się nie powie, oni mają sprawdzić, czy to jest dla nich jakby wartościowe pod względem biblijnym. A skoro ich coś nie buduje, nie buduje ich na przykład w świadomość, że że świadkowie płacą odszkodowanie albo nie buduje ich świadomość, że tutaj się smerają z urzędnikami z Norwegii, bo chcieliby jednak dostać dofinansowanie skoro to ich nie buduje, no to to wsiu ignorujemy bierzemy tą tabletkę, tą drugą i żyjemy w swoim pięknym Matrixie Tak i przyjmujemy jakby zapewnik, że już ciało kierownicze zadbało o to, żebyśmy my nie musieli sprawdzać tego już ci duchowo usposobieni, lojalni bracia, oni już wszystko sprawdzili. Ty po prostu przeczytaj strażnicę, przeczytaj odwork, tam już jest materiał, który jest sprawdzony, i nie polegaj na, wszystk na wszystko na tym, co przeczytasz, tak? Totalne zaoranie, totalne wyparcie rzeczywistości. Ale jeżeli chcielibyście doświadczyć tego na sobie, a nie chcecie zostawać świadkami Jehowy, to możecie się przeprowadzić do Rosji. I tym akcentem. Nie, ja mam jeszcze jeden smutny akcent. Przepraszam. Bo dla mnie tak emocjonalnie najsmutniejsze jest to w tym, że wszystkie te historie, które omawiamy na, na kanale, wszystkie rozmowy, te momenty, gdy ktoś został skrzywdzony, gdy organizacja go potraktowała jak nie wiem. Nawet no nie wiemy, czego to porównać. Po prostu już się nie nadajesz do roboty, to spadaj. Albo twoje uczucia są nieważne, albo będziemy przepytywać na nastolatkę z tego, czy się całowała z chłopakiem, czy nie. Wszystkie te historie, te, te jednostkowe historie, które składają się w jedną całość, to, to w oczach świadków to są kłamstwa. Wszystkie nasze historie, nasze i wasze, nic nie warte. I to, to, to chyba tak sprawiało, że jak to sobie przygotowałam, to tak mnie trygerowało, że nie ma znaczenia, kłamiecie. Cokolwiek wam się nie stało w organizacji, kłamiecie, bo wami kieruje szatan. I to w sumie taki gorzki, gorzki akcent, więc może, może zakończę tym swoim, zamieni miejscami. Nie, nie, już nie będę zamieniał. Ale żeby tak nas nie triggerowało, to przecież yy, nie musimy się przeprowadzać do Rosji. No. Dobra, no więc. Dzięki. Jesteśmy ciekawi Waszych refleksji przede wszystkim. Czy, czy odbieracie to tak samo jak my? Czy odbieracie to inaczej? Czy widzicie te psychomanipulacje i to, jak sobie szykują grunt pod pewne argumenty, które mogą paść ze strony podłych przeciwników świadków Jehowy? Czy może po prostu nam się wydaje? Bądź może nam się wydaje. Tak, chyba nam się wydaje. No, żyjemy na pewno w innym świecie niż świadkowie Jehowy. A oni nadal nas prześladują. Dzisiaj mi się siła, żeby w ogóle na sali królestwa i sprzątanie sali robiłem, i jak ci bracia prześladowali. No, znaczy prześladowali w takim sensie, że w ogóle to było... Nawet To było tak mega trudne z nimi rozmawiać, bo to byli tacy ludzie i takie to było męczące, więc. No, do tego co dochodzi, nawet po latach. Dobra. Kończymy, na to, kończymy to na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami znowu i, i do zobaczenia wkrótce. Cześć.